Dobre jutro, druzja. Mamy poranek, więc czas na kawę. Dzisiaj, jak widzicie, nie nadaję z busa, tylko ze swojego mieszkania. Wpadłem pozałatwiać trochę rzeczy, chwilkę pomieszkać, zaraz dalej jadę. Ale jako, że jest rano, trzeba się napić kawy, to chciałem wam pokazać kuchenkę. Kuchenkę, która jest moją ulubioną kuchenką. Moją kuchenką ulubioną na kartusze gazowe. Kartusze gazowe, które wam niedawno ostatnio pokazywałem, jak napełniać, czyli na kartusze 227-gramowe, jeśli dobrze pamiętam, tak, 227-gramowe, czyli te takie zwykłe, najbardziej popularne u nas kartusze gazowe. I jako, że ta kuchenka jest nowa, ma dosłownie kilka dni, chciałem ją wam pokazać, póki jeszcze jest ładna i nie jest brudna i w ogóle. Kuchenkę taką, tego typu, to jest moja druga kuchenka. Pierwszą kupiłem już dobre 5 lat temu. Jeździłem kiedyś często na różne wyprawy rowerowe, wyjeżdżając kiedy któryś tam raz z kolei na Bornholm. Kupiłem kuchenkę taką, zaraz wam pokażę ją, dokładnie tą moją starą. Tara, wjechała stara. To jest kuchenka, mam ją, mówię, dobre 5, może i nawet 6 lat. Używana była praktycznie codziennie, oprócz tych wszystkich wypraw rowerowych. To była używana tutaj w mieszkaniu do robienia kawy, ponieważ mam płytę indukcyjną i kawiarki typu Bialetti nie działają na takich płytach. Mam taką kawiarkę, którą przywiozłem kiedyś dawno, dawno temu z Włoch i od X lat ją używam i no ona nie działa na indukcji. Kupiłem też taką drugą, teraz ją pokażę, jedną i drugą, taką na dwie kawy, dwie duże americano. I no i ani jedna, ani druga nie działa na indukcji. Dlatego tego cudaka używałem w domu, w mieszkaniu, no praktycznie codziennie. Wtedy, kiedy byłem w domu, to ta kuchenka jest używana. Także ma dobre 5 lat. Co jest fajne w tych kuchenkach, i w jednej, i w drugiej? To przede wszystkim ta osłona. Tu w tej starej, jak widzicie, ona już nie trzyma. Natomiast w tej nowej trzyma elegancko. Jest to taka osłona przeciwsłoneczna, że w momencie, kiedy stawiamy tutaj na tą kuchenkę cokolwiek, czajnik, garnek, inne tego typu rzeczy, to mamy od razu wbudowaną osłonę przed wiatrem. Także jest to rewelacyjna sprawa. Druga rzecz, za którą bardzo lubię te kuchenki, to rozstaw tych nóżek na palniku. One są ruchome, można je sobie troszeczkę tam przestawić w prawo i w lewo. Ale większość kuchenek, małych, dużych, jakichkolwiek innych, a zwłaszcza tych najbardziej popularnych, takich walizkowych, tu wam wkleję, bo tu o jakie mi chodzi, ma na tyle duży rozstaw tych, nie wiem jak to nazwać, trzymaków garnka, że tego typu kawiarka strasznie wygląda, wiem, ale ona ma z 10 lat albo i lepiej. Tak mówię, jak przywiozłem kiedyś z Włoch. I to jest moja ulubiona kawiarka, że tego typu kawiarka po prostu wpada, nie da się jej na takim, no nie da się jej postawić, nie da jej się używać bez jakichś dodatkowych wspomagaczy, że tak powiem brzydko. I a tutaj ten rozstaw jest na tyle mały, że raz pasuje na kawiarkę, pasuje, jak pasuje na przykład postawić tutaj kubek metalowy, aluminiowy czy blaszany. Często właśnie stosowałem tego typu rozwiązanie, że jadąc rowerem, no wiadomo, trzeba ograniczać rzeczy, które zabiera się w sakwy, więc zamiast brać na przykład dodatkowo jeszcze czajnik, garnek i tym podobne rzeczy, miałem ze sobą po prostu duży kubek, taki 300 mm czy pół litrowy, 300 ml czy pół litrowy, i ten kubek też tu swobodnie się mieścił, także naprawdę rewelacja. Po trzecie, ta kuchenka ma zapalnik piezo. Co prawda w tym, szczerze mówiąc, ten piezo się popsuł, nie wiem, po kilku miesiącach i przestał działać w ogóle i w tej chwili nie działa już kompletnie, zresztą już od dawna, chociaż od czasu do czasu jakąś tam iskrę wygeneruje, ale co by nie robić, to raczej nie działa. W tej, jak na razie, jak widzicie, nie wiem, czy to będzie widać, ale to będzie widać. W tej jak na razie działa spoko. Zobaczymy, jak długo się okaże. Co jeszcze ma fajnego? Nóżki. Ta nowa, którą teraz kupiłem, ma nóżki 3. Ta poprzednia, mimo że jest
takiej samej wielkości, miała nóżki 4. Ta była naprawdę mega stabilna. Ta zresztą też jej nic nie brakuje i stabilność jest spoko. Także myślę, że to tylko zmniejsza wagę. Co fajne jeszcze, te nóżki są składane. Także to zmniejsza też objętość podczas przewożenia. Składa się tą osłonę w ten sposób i powstaje naprawdę niewielka kuchenka. Do kompletu jest też dołączony pokrowiec na to wszystko. Zaraz wam pokażę, jak to się mieści w środku. Niestety nagrywam jedną ręką i nie dam rady tego wsadzić. I pyk, proszę, mamy pokrowczyku. Zajmuje to naprawdę niewiele miejsca. Nie wiem, ile waży, szczerze, nie jestem kurna aptekarzem, więc tego o to mnie nie pytajcie, ile to waży. Jest to lekkie. Nie jest to na pewno jakoś super lekkie, jak taka ultra lekka kuchenka. Niedługo też wam pokażę taką kucheneczkę, którą używam, ultra lekką. Natomiast no, nie waży to jakichś przesadnych dużych, nie ma to jakiejś przesadnie dużej wagi. Na rowerze, w samochodzie, bez problemu, no nawet pieszo, też wielokrotnie na piesze wyprawy zabierałem tego typu kuchenkę. Pokażę wam teraz, jak to podłącza się, jak się podłącza butle i jak to działa, jak to gotuje. A więc tak, butla, kartusz gazowy podłączany jest tutaj z boku, ma takie dwa cycki, takie dwa występki. W środku jest taka gumka do zaworka, tu ma zaworek, który zmniejsza się i zwiększa płomień. Palnik taki zwykły, typowo chiński, blaszany. Nie wiem, czy go będzie widać, ale chyba widać. Bardzo mocny, naprawdę bardzo fajny. Bardzo mocno grzeje. Podłączamy butlę. Butla podłączona. Butla. Kartridż, kartusz. Pies trąca, zwa jak zo. W każdym razie odkręcamy gaz i proszę. Palnik grzeje. Można sobie naprawdę bardzo fajnie od jakiegoś bardzo małego płomienia do naprawdę potężnej spawary to ustawić. Grzeje naprawdę super. Zaraz wstawię kawę. Zobaczycie, jak to momentalnie gotuje. Znalazłem jeszcze kartonik, myślałem, że już go wywaliłem, a się okazało, że nie. To jest firma ogólnie Cover, to jest jakiś Chińczyk oczywiście, jak wszystko. Można to kupić na AliExpress albo na Amazonie. Tej akurat, tej nowej, to jest symbol ZT203. To jest ta, mówię, wersja nowa z tymi trzema nóżkami. Ta poprzednia kuchenka miała symbol K203. K203. I ona miała 4 stópki. No to jest tak naprawdę jedyna różnica. Tak, poza tym te kuchenki są identyczne. No mówię, tam też jest po naprawdę przejście. Halona przewaliła przez siebie kilkaset, jak nie ponad 1000 kartuszy gazowych i tak naprawdę działa dalej. Ona już jest, mówię, 100 lata. Ma bardzo duże luzy tutaj na zaworze. Ale tak naprawdę nawet nie przepuszcza za bardzo gazu. Ten gaz jakoś super nie ucieka z niej, chociaż no
Jak mówię, wszystko jest luźne, wszystko jest rozklekotane, skręcenie jest bardzo trudne, już to parę razy robiłem, ale w końcu się poddałem. Koszt tego jest naprawdę niewielki, bo to w przeliczeniu wychodzi około 40 zł, więc kuchenka jest naprawdę rewelacyjna. I tak jak mówię, ta osłona jest jej największą zaletą w zastosowaniach takich outdoorowych, no nie do przecenienia, bo naprawdę świetnie to działa i żaden wiatr nie straszny. Także bardzo, bardzo polecam i to taki króciutki dzisiaj odcineczek o kuchence gazowej, turystycznej. Paka, друзья. Paka. Ja piję kawę.